Bierzmy mu ten twardy dysk! Yeah! Ale nie wiem, jak to zrobimy. Okej, ja mam plan. Co tam masz, mów? Dajesz. Niech Vagar teleportuje się do nich, złapie twardy dysk i teleportuje się do nas. Bum, świetny pomysł. Użyję mocy. Czyli jak ona mówi o teleportacji, to spoko, a jak ja, to jest cicho? Umie to sprzedać. Poza tym ja się jej boję. To dobry plan. Musi się udać. Nie udało się! Po co ich przywlokłeś? Złapałem walizkę, oni złapali mnie! Zabieraj ich stąd! Okej! Ej, zostaw walizkę! Pierwsza teleportacja? Ty ja będziesz żygał! Chodź, weź dwie takie! Gdzie jest Wrześćka? Cześć, mały D! Cześć, Wrześćka! No co czekasz, mały durniu? Zabierz walizkę! Jedna sprawa! Jeszcze raz nazwie mnie pan małym durniem, a wypalę panu gumę prosto do ust! Czekaj, czekaj! Mam fajny pomysł na film! Czekaj, czekaj, czekaj! No dawaj! Trzy słowa. Wampiry, college, Ryan Reynolds. A jak Reynolds nie zechce? To jeszcze jest Chris Evans! Ej, tylko ściemniałam, ale zrobimy to? Okej, więc... O nie! Proszę, niech mnie pan nie bije! Nie jestem dziewczynką! O matko! Co ja zrobiłem z życiem? Brian! Późno by się poddać! Co jest? Córeczki, chciałem się pobawić. O, dziękuję, 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 słodki aniołku! Ocaliłeś mi życie! Wcale nie ocaliłem! Burzo mózg, musisz tam zejść i kierować! Spoko, droga jest prawie prosta! Prawie. Idź kierować. To prawko to najgorsza rzecz w moim życiu. Vagar, teleportuj się tam i przynieś twardy dysk. Nie, mogę skoczyć. Teleportuj się. Zjadłam kapustę i jestem jak LeBron James. Ej, Majus, nie rób tego, proszę, nie. Kapusta. Skoczyłem! Nie, nie skoczyłeś! Super krzyk Wrześćki cię popchnął! To była siła kapusty! To była siła Wrześćki! Ej, odsuńcie się, będę skakał! Nie mogę cię przyciągnąć super krzykiem! Nie musisz! Wsadziłem! Jestem jak LeBron! O matko! Żegnam się, panie kapitanie! Ładowanie zakończone. Hej, mały dynamicie! Jeszcze wrócę, jak mi kalendarz pozwoli! Będzie mi go brak! Ty! O, napodróżuję się! On ma walizkę z twardym dyskiem! Czyżby? O matko, coś ci się udało! Mój ziom! Ej, czy Bose wciąż kieruje? Kieruje tuleniem. Zaraz. Zanim spytacie, ej Bose, dlaczego nie kierujesz? Powiem wam, że kieruję.